serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z moją organizacją toaletki w 2020 roku. Na moim kanale pojawiły się już dwa takie odcinki, o ile dobrze pamiętam, ale w tym roku jeszcze takiego nie było. I trochę dziwnie się czuję, ponieważ przez cały grudzień nagrywałam vlogmasy, teraz w styczniu nie było takiego filmu. Nagrywałam tylko vlogi lub filmy, w których trzymam aparat w ręce. I teraz po długiej przerwie przychodzę do Was z takim odcinkiem, w którym siadłam sobie na moim łóżku i mogę coś do Was mówić, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Pod ostatnim filmem pojawiło się również dużo zapytań, czy nagram taki odcinek, także spełniam Waszą prośbę. No i nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Okej, kochani, tak się prezentuje moja toaletka aktualnie. Pewnie bardzo dobrze ją znacie, ponieważ jest to ta kultowa toaletka z IKEA. Także tak się prezentuje. Jeśli nie widzieliście mojego odcinka Room Tour, czyli mój cały pokój, to koniecznie nadróbcie zaległości. Nie będę Wam teraz o wszystkim opowiadać dokładnie. Tutaj mam takie kinkiety, jest tapeta, ale bardziej przejdę do toaletki i tym się będę dzisiaj zajmowała. Jeśli chodzi o jej użytkowanie, to jestem zadowolona, jednak uważam, że moje pozostałe meble w pokoju, które robione były na zamówienie, są troszeczkę lepszej jakości, a jednak ta toaletka no już trochę czasu ze mną jest, no i niestety już nie wygląda tak perfekcyjnie. No ale wiadomo, tutaj jest takie szkło, które również się niszczy. W niektórych miejscach jest widoczne jej użytkowanie, ponieważ spędzam przy toaletce dość sporo czasu, też nagrywam dla Was, więc no. A tutaj ja, tak się prezentuję, w lustrze od toaletki. Do toaletki mam również stołeczek, on również pochodzi z IKEA. No i przechodzę już do samej toaletki, co w środku się kryje. Zacznę od lewej strony i tutaj mam właśnie taki pojemniczek. Dokładnie nie wiem, z jakiego on jest sklepu, ponieważ mam już go od jakiegoś czasu i niestety nie pamiętam. Tutaj mam różne jakieś pomadki, błyszczyki koloryzujące, ale też takie standardowe, metaliczne. I tutaj jeszcze mój ulubiony balsam do ust, którego aktualnie używam. Mam też jakieś dwie konturówki, ale naprawdę używam bardzo delikatnych kolorów. Na co dzień tak naprawdę się nie maluję, więc tutaj też z NYXa Butter Gloss, mój ukochany z kalendarza adwentowego. Jakieś takie pojedyncze produkty naprawdę. A tutaj pod spodem mam iOSy i różne balsamy do ust. Jeśli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że kiedyś kolekcjonowałam iOSy, ale teraz niestety musiałam ich trochę powyrzucać, ponieważ się przeterminowały. No tak, moje pomysły są świetne, prawda? Ale tutaj mam jakiś taki zwykły balsam do ust, olejek z Sephory, Mario Badescu. Ich też często używam, ale jednak wolę takie teraz standardowe balsamy niż iOSy. Dalej mam tutaj właśnie w takim pojemniku, to może być również jakaś doniczka, ale ja mam takie zastosowanie, że w środku umieściłam wszystkie moje scrunchie. Mam ich naprawdę bardzo dużo, więc całe jest wypełnione po brzegi. I też tutaj mam kilka scrunchie i jakieś takie spinki do włosów ozdobne, na przykład jakieś z perełkami czy coś. Także tutaj mam scrunchie, mogę Wam tutaj otworzyć i pokazać. O, jakieś spinki, widzicie? Tutaj mam akurat takie milutkie gumki, które ostatnio kupiłam w Stradivariusie. Tutaj też mam taką zwykłą gumkę do włosów. Nie będę Wam tego wszystkiego wyciągać, ponieważ jest tego dużo. I ten pojemnik, pamiętam, że pochodzi chyba z Pepco. Dalej mam dwie mgiełki zapachowe z Victoria's Secret, z tej kolekcji Pink. Tutaj mam taką różową i fioletową. Używam ich dość często, więc no, trochę zużyłam. Ojejku. Używam ich czasami, nie zawsze, więc jak widzicie, tutaj jest delikatne zużycie. I tutaj mam perfumy Ariany Grande, też niewiele ich zużyłam, są bardzo słodkie, takie nie każdemu będą pasować. I jest to ta taka chmurka, no są naprawdę spoko. I tutaj na drugiej tej półeczce mam taki kwiatek, taką różyczkę. Ona pochodzi z English Home. Tutaj mam jakąś taką pojedynczą biżuterię, jakieś bransoletki, kilka pierścionków i coś w tym stylu. Ja teraz noszę tylko zegarek, jedną bransoletkę, więc naprawdę tutaj są jakieś takie rzeczy, których za często nie noszę. I tutaj moja słynna, niezawodna sukieneczka, którą mam już tak naprawdę od początku, kiedy miałam toaletkę. Jest ona przeznaczona na biżuterię, ja tutaj mam akurat jeden łańcuszek,
taki dodatkowy, teraz mam akurat inny założony, ale ten też noszę. Ona, ta sukieneczka pochodzi z English Home, a tutaj pod spodem mam moje żele antybakteryjne, też dość często ich używam, tutaj jest ten mój nowy, jeszcze go nie otworzyłam, ale to jest mój ulubiony zapach ze wszystkich, serio. Więc tak sobie wymieniam, czasami biorę do szkoły. A w tej szufladzie również kryją się balsamy do ust, mam ich dość sporo, ale teraz aktualnie wybrałam moich ulubieńców i uwielbiam takie balsamy, które naprawdę nawilżają usta, czyli na przykład Carmex, ten Hello Body Coco Rich. Tutaj mam też od Martynki, dostałam iOS-a Scrub i on jest naprawdę fajny, więc to jest akurat fajna rzecz z iOS-ów. Burt's Bees, tutaj jakiś jeszcze błyszczyk, którego za często nie używam, więc balsamów akurat mam sporo, tutaj też lips makery, ale ich aktualnie już nie używam, bardziej to jest taka rzecz kolekcjonerska, bo szkoda mi ich wyrzucić po prostu, ojejku, mam jakieś, coś mi się zabrudziło. No i otwieramy tą dużą szufladę. No i pokazuję Wam, co tutaj w środku mam. Zacznijmy od tej strony. Tutaj mam dwie szczotki, Tangle Teaser, ta jest do mokrych włosów, ta jest taka standardowa, zwykła. Bardzo je lubię, używam, no wiadomo, szczotki do włosów. Tutaj jest sporo kosmetyków i pewnie się zastanawiacie, bo często mówię, że na co dzień się nie maluję i tylko na jakieś wyjścia, jak nagrywam film czy coś. Czasami używam jakichś kosmetyków, ale naprawdę niewiele. Ja też nie nakładam jakiejś wielkiej tapety, podkład, puder, bronzer, rozświetlacz i tego typu rzeczy. Na przykład mam tutaj taką jedną rzecz do brwi, delikatnie sobie przeczesuję z Benefitu, mam również tusz do rzęs, jakiś korektor, czasami też dostaję jakieś rzeczy, więc po prostu tutaj sobie umieszczam. To na przykład lubię, to jest taki rozświetlacz z Benefitu. Julka też mi czasami jakieś rzeczy daje, ale naprawdę rzadko się maluję, mówię Wam. Ale w przedostatnim bodajże vlogmasie mówiłam Wam na temat malowania się kosmetyków, pokazywałam Wam dokładnie, więc możecie zajrzeć. Tutaj mam kremy do rąk, mam ich dość sporo, ale naprawdę teraz w zimie ich używam. iOS, Douglas, tutaj Eveline mam dwa, z L'Occitane, ten jest świetny, serio, Taupe'a i tutaj z The Body Shop'u. Ja staram się jeden krem używać, skończyć i później zacząć drugi, ale niestety jak widzicie tutaj średnio mi to wychodzi, ten jest nowy jeszcze. I tutaj w ostatniej tej szufladce mam maseczki do twarzy w płacie. Mam też takie zwykłe kremowe, takie co się nakłada pędzelkiem, ale trzymam je w innym miejscu, bo mam ich zdecydowanie więcej. Mogę Wam tak pokrótce pokazać, w takim pojemniczku je trzymam, tutaj też niżej mam dwie większe. Dr. Jart, dostałam ją na święta, ale jeszcze nie miałam okazji użyć, ale muszę przetestować. I tutaj jeszcze ze Skin 79, więc takie dwie większe maseczki, a tutaj mam takie... W sumie one też nie są w płacie, ale tutaj je umieściłam, takie bardziej próbki. Stołpy kiedyś je dostałam. Tutaj jeszcze mam taki plaster z Sephory, z kalendarza adwentowego. Stołpy mam jakieś rzeczy, często je dostaję. Z kalendarza Rituals, maseczka. Tutaj mam jeszcze jakieś plastry na nos. I stołpy, maseczki. Tutaj mam jeszcze takie płatki hydrożelowe pod oczy, więc fajnie. Ja używam dość często maseczek, ale też nie jestem w stanie użyć wszystkich. Tutaj mam jeszcze taką truskawkową. Tutaj mam jeszcze taką jakąś ze Skin 79 i jeszcze tutaj, ojej, coś się wysypało, więc mam taki lekki zapas, ale staram się na bieżąco ich używać. Dajcie mi koniecznie znać, czy chcecie jakieś porządki w mojej innej szafce, w której trzymam więcej kosmetyków, takich bardziej pielęgnacyjnych. Bardzo chętnie dla Was nagram jakieś porządki, organizacje, bo tam też mam może lekki bałagan. Tutaj mam jeszcze mgiełkę z Bath & Body Works, taką waniliową, trochę jeszcze świąteczną. Trzymam ją tutaj, ponieważ tak średnio pasuje mi do kolorystyki. Staram się po prostu w moim pokoju trzymać jedną kolorystykę i po prostu ten zielony kolor nie za bardzo mi pasował. Wiem, jestem taką troszeczkę pedantką, ale okej. Tutaj mam jeszcze wosk do aparatu, taka standardowa rzecz, która jest potrzebna osobom, które mają aparat, a ja, wiecie, mam u dołu, u góry i no, czasami muszę używać tego wosku. Mam też mini lusterko z super kalendarza z Sephory, ojejku. Mam też olejek taki do paznokci, on pięknie pachnie. Tam z tyłu mam jakieś takie pojedyncze rzeczy, których rzadziej używam, na przykład taki spray do okularów, ponieważ mam też w domu chusteczki i bardziej je lubię. Mam również taką ściereczkę i tutaj jakieś pudełeczka z biżuterią, której jeszcze nie nosiłam, która jest nowa, więc sobie będę ją niedługo zakładać. Także to tyle, jeśli chodzi o tą szufladę i w sumie o moją toaletkę. I can't stop thinking of you.
Także dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy chcecie taki odcinek, w którym będę razem z wami sprzątać w mojej komodzie, w mojej takiej szafce, gdzie mam dość sporo rzeczy, jakieś świeczki, jakieś kosmetyki do pielęgnacji, case'y i mnóstwo rzeczy, więc bardzo chętnie taki odcinek dla was nagram. Uważam, że dość mało rzeczy jest tutaj na niej poustawianych, ponieważ lubię, jak jest po prostu na niej czysto. Ja też jestem taką osobą, która naprawdę nie lubi mieć bałaganu w pokoju, więc wszystko musi być pięknie poustawiane. No, także to tyle, jeśli chodzi o moją toaletkę. Dajcie koniecznie znać też, czy się zmieniło. I możecie zobaczyć też odcinki poprzednie, z poprzednich lat, kiedy również pokazywałam wam moją toaletkę. Uważam, że trochę się zmienia z roku na rok. Zobaczymy, co będzie za kilka lat, kiedy zacznę się malować, kiedy zacznę używać więcej kosmetyków. No, także zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa. Także to by było na tyle z tego filmiku. Mam nadzieję, że taki rodzaj odcinka wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie kciuka do góry, komentujcie, subskrybujcie, wpadajcie również na mojego Instagrama melamodelaety. Staram się być na bieżąco z wami tam, dodawać zdjęcia, także obserwujcie. Dziękuję za poświęcony na nagranie czas. Buziaki, pa, pa!